imię postępu wielki prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, o godnym przyjmowaniu Komunii Świętej. Jak żył kardynał Stefan Wyszyński, te wszystkie zmiany i nadużycia tak mocno nie galopowały. Świętej pamięci ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa, przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komunii Świętej na stojąco czy do ręki. Szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom. Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Święta była podawana na stojąco i do ręki, a tym bardziej przez szafarzy świeckich, gdyż doskonale już wiedział, jakie potworne owoce przyniosło to na Zachodzie. Dlatego przed śmiercią zwrócił się do biskupów, aby nie wzorowali się na Zachodzie i nie wprowadzali tych gorszących praktyk w Polsce. Przepisy te należy zachować także w mszach dla grup specjalnych, w szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione, na przykład przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we mszy świętej poza kościołem po deszczu, można przyjąć Komunię Świętą stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą. Gdy prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński zmarł w maju 1981 roku, rozpasanie i nieprzestrzeganie uchwały zaczęło postępować bardzo szybko. Prostowanie kolan wiernym poszło błyskawicznie. Teraz nie sposób dotrzeć do wszystkich tych słów prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj ludzie przyjmują Pana Jezusa na stojąco i do rąk na środku kościoła, a reszta wiernych po bokach, a na klęcząco i do ust dopiero na samym końcu. Tak jest w mojej parafii. W imię postępu i modernizmu.